Palimy, palimy, palimy zioło, ziom najebany już zatacza koło. Robimy lat, robimy flex, lepiej to skumaj, bo to mafia gang. Kolega kremuj, luna na bicie, każdy się buja tu przy nowym kicie. Znowu widzę tu niebieskie światło, kurwa jego mać. Wszyscy spierdolą przed niebieskim światłem, tak już jest na blokach. I nikt tutaj nie zaśnie, póki w żyłach koka. Ursynowskie do akcji, na ławeczce browar. Kurwo MF jest time. Jesteś chujem już! We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry. My sherry. Oh, oh, oh. Halo, halo, dzień dobry, witam na audycji dnia dzisiejszego. Ja się ino przygotuję i zaraz będziemy obrabiać jadwinów wszerz i wzdłuż. Jest przygotowana dobra muza, także będzie szło nam. Co? No, jak ma być? To nie będę kostkował. Leci aktualnie muza do czyszczenia głośników Audi 80 przy wyprzedzaniu Litwina na DK16, Dębica Frigo. By DJ, kurwa, Dębica Frigo. Polecam. Zaraz ja jedno odpalę save'a i... ogląda dwa streamy naraz i chyba nie na ten komentarz napisał. Chwila, nie te naciskacze. Te naciskacze. Już mi się myli. Chwila, te czy nie te? Które to są te? Professional. Te są professional. Będziemy dzisiaj w herę obraz. Mówię, zaraz załaduję save'a i będzie. A kamerki nie ma, bo nie stać mnie.
Zara będzie, nie martwcie się. Zara będzie, tylko muszę. Dobra. Możemy zaczynać. Teraz pytanie, czy mnie wychwyci farminga? Wychwyci. Jest pokczampowo. Sobie jeszcze tylko, o. I rura. Mam wrażenie, że może być trochę za głośno wszystko. Dlatego ja to trochę... Powinno być trochę bardziej git. Where zgniło błoty? Jak jest napisane, może później. Dopiero zaczęliśmy streama, więc na razie może nie. Wyrobię. No. Prawie. Ciasno trochę. Jeszcze będziemy drudzić, nie martw się. No, teraz można robić. Jest opór, jest klimat, jest wszystko. Chwila, chłopca. Tak. Teraz powinno być. Małe, powiedzmy, niedoróbki. Jeszcze się trochę ten stream muszę poustawiać i będzie git. Będzie mocno. No, jak tam wam weekendzik? W sumie tydzień mija, nie weekendzik. Weekendzik się dopiero zaczyna. Za tydzień święta. Niedługo majówki, kurde. Trzeba już kiełbasę na gryla kupować.
kurde, jak słucham tych dźwięków, mam wrażenie, że one by na do tej szóstki pasowały, taki odkurzacz. Nieco. Kacper Agro TV, siema, witam. Jak tam życie mija? Kisiel, trzeba kurde jakieś MP ogarnąć w Farmongu, jakieś dobre MP. Tylko jakby ja mam jeden problem z MP. Ja mam jakieś 30 modów w rozpakowanych folderach, bo to są jakieś druty rozgrzebane z jakimiś tam małymi zmianami. Weź to każdemu rozsyłaj, żeby to... Każdy miał to samo. Mam zobaczyć twój nowy film? Mogę po streamie zerknąć. Jakby... Oj, ta, no. Żebym ci nie wysłał czasem. Nie no, mogę ci wysłać. Nie wiem jeszcze co, ale mogę ci wysłać. Mogę ci widły Rockstara wysłać. Co prawda nie działają i sypią w logu, ale są w zipie. Znaczy, są do spakowania. Kurde, spaliłem. Co, coś nie kontaktuje już pod koniec tego. Coś nie, no właśnie. Coś nie kontaktuje. Widły Deusa by Rockstar. Tak było. Nie mam Eurotrucka. Nie pogrywam w takowe gry. Nie mam czasu. Jakby lubię Eurotrucka, ale nie mam czasu grać w Eurotrucka. Taka niestety przypadłość moja, że na nic czasu nie ma. Bo się druci cały czas bez przerwy coś. Jak nie mapę, to modzi. Mówię, nie mogłem sobie na chwilę pograć. Chciałem sobie pograć na Fiatagri. No nie mogłem, musiałem mu dźwięki podrócić. Nie przeżyłbym, jakbym miał na dźwiękach tych, co by grać, tych wyciągniętych z oryginalnych maszyn, to jest... Fu, po prostu fu. Jak to brzmi? Znaczy chyba nie miał z oryginalnych maszyn, ale dźwięki były takie... No, brzmiały jak w oryginalnych maszynach, po prostu. Jakiś tam... Dźwięk silnika generyczny i stumika, taki dźwięk, taki... gruby. Basowy. Nie oddawało to. Nie żeby te dźwięki były idealne, ale... Ale coś tam jest z nich, powiedzmy. O, można uwalnąć screena i będzie. Się spodobał. Ogólnie mam teraz jakąś taką, powiedzmy,
zachodnie maszyny vibe. Takie starsze, zachodnie, tak żeby coś z nimi podziałać. Jest jakiś taki smaczek, coś się może podróci. Zmieniam kierunek, mordu. Nie no, kurde, kupuję za pieniądze Donate Shifter, nie ma mowy, to jest jednak granie na tych panelu Sajteka jako biegach, to nie oddaje. Jechać 5 razy się bieg nie zmieni. Archie, siema. Z drobnym opóźnieniem, ale muszę się poużalać nad tym, jak jestem biedny i na jakim biednym zestawie grał. Fakt, że jak daleko byśmy na zachód nie poszli, to dotrzemy na wschód, ale nie. Szczególnie, że z mojej perspektywy Pronar to trochę bardziej na wschód właśnie, a nie na zachód. Nie no, kurde, tak siedzieliśmy wczoraj na głosowym wieczorem i przyszły na myśl takie propozycje jak chociażby Walmet serii 6600. Taki mniejszy, fajny ciągnik. Ogólnie tak myślę, żeby nie iść właśnie w kierunku próby zwrócenia sobie czegoś takiego, patrząc na to, że kombajn z tamtych regionów też się druci powoli. To można by do wakacji jakąś seryjkę ogarnąć, że można by było sobie pograć na takich bardziej, powiedzmy, skandynawskich maszynach. Troszkę bardziej. Dobra, na które pole teraz musimy jechać? Tam musimy jechać aż. Tam małpa mówiło jeszcze o jakimś 750 czy jakiś, nie pamiętam. Tyle rozumiem, że mam sobie przez gospę przejechać? No już. Przejadę komuś przez gospę. Czekaj, nie, tam jest droga, ja pierdolę. Co ja robię? Nawracam sobie u gościa w tą samą stronę, kozacko. Ja się tu zmieszczę tym? Chłopem wielkim? Dobra, daj, przejedziemy z całej zmiary. Co nie, napój to wystarczy mi kuflowe mocne. Zdecydowanie.
teraz? O, teraz powinien iść pod górkę. Z górki to aż zapierdala. O, jasne, zaraz życie to znowu będzie tak, że jak będę kończył streama, to nagle się zbierze 20 osób na streamie. I będą tam, kurde, nie wiem, dymy siedzieć akurat jak będę chciał kończyć. Jak to zwykle już bywa. Nie, że w tej sekundzie, że tak, ale no wiesz, to tak zawsze się zbiera, w sensie może to jest też kwestia tego, że ja zbytnio swoich streamów nie promuję, tylko tyle co na Discorda link wrzucę. I tyle, jakoś nie zapowiadam. Ale ten... wiesz, no tak, tak zazwyczaj jest, że streamuję, nie wiem, godzinę, półtorej i tylko na ostatnich 15 minutach są ludzie, a jeszcze gdzieś tam po cichu siedzi Rockstar i odezwie się tylko no do widzenia i tyle. Się nie odezwie. Chyba, że nie wiem, ktoś pieniądzem go ponęci, to może się odezwie. Nie, no nie. Taki fan jesteś? Ja... Siema, pozdrawiam. No i git. Kurde, szybko coś idzie, to uprawianie. Byłoby szybciej jeszcze, jakbym mógł normalnie kierunek jazdy zmieniać. To już w ogóle by było miło. No nic, musimy przeżyć. W taki sposób innego nie ma. Jeden 6 metra, węższe trochę od tego traktora. A 30 nie zamierzam kupować, ale nie. Zresztą ja sobie mam ogarnąć, ty już ogarnąłeś. Tylko nie chcesz się podzielić. Czy to kisiel taki truciciel jesteś, a nie dajesz kolegom, wiesz ty co? Nieładnie tak. Przyczniaka. Może być. Może się trzymać na sile socjalizmu. Witam Wiesława, pana szanownego.
Kurde, ten dziad wino byłby spoko, ale on jest za mały. Tak 4 razy za mały. Że mi się tu przyjemnie grało. A dziękować, dziękować. Myślę, że niedługo będą do pobrania. Na nowo powstałem itch.io. Tak zachłyśnięty zachodnią kulturą. Uznałem, że mogę tak jak Amerykańcy założyć sobie itch.io i tam wrzucać modzi. I w sumie to może być całkiem fajna sprawa. Jakby alternatywa dla drutów, które nam od huba wejść nie wejdą. Matko bosko, co tu jest? Co on się tu zohoczył? Matko bosko, Jakubosko. Łogałąski zahaczył. Talerzówno. Znaczy talerzówo. Agregatem. Trudno, kawałek będzie nieuprawiony. Próbowałem, kurde, zrobić do niego blow-offa customowego, ale nie da się tego ładnie zrobić w farmingu. Niby jest tam modyfikator od blow-offa w dźwiękach, ale on tak dziwnie działa, żeby to ogarnąć inaczej, mam wrażenie. Troszkę mam wrażenie, za bardzo nie napierdalam po tej polnej drodze. Dobra, teraz tak, żebyśmy się nie zgubili. Jeszcze tu dwójkę. Dwójeczkę musimy zrobić. Gdzie muszą być dwójkę na streamie? Szok. Kurde, ta historia z Mothubem trochę mnie, nie powiem, trochę mnie zirytowały. Kurde, jeszcze... Tego Dicewara jeszcze bym przebolał, no bo już kiedy wyjdzie, to wyjdzie, byleby wyszedł, ale z tym gigantem, z tymi, kurde, update'ami to mnie załatwili grubo. Felgi Wi-Fi? Nie, może być. Kurwa, ikona, chuj, zła nazwa. Tak to mniej więcej wygląda u nich. Nie wiem, z jednej strony śmieszne, z drugiej przykre. Ile zarabia na Mothub? Człowieku, ja jeżdżę Bugatti na kawior. I się mogę wozić, tankuję po 100 litrów kawioru dziennie. Takie pieniądze z Mothuba. Szastam pieniędzmi na lewo i prawo. Pod poduszkę sobie biorę, żeby mieć przyjemniej taki pieniądz. Nie, co ty? Więcej jak on się nie da, nie, gdzie? On ma tam układy. Poka gospe. To jest zrobiona tak na drut, bo nie było ten modeli, ale nie na tej gram. Ja sobie zbudowałem w innym miejscu takie ciasne gospodarełko. Silos to jest w ogóle tibia. Ale nie, ogólnie te silosy na opony chillowe są. Się wysypuje na boki i źle to się potem podgarnia wszystko. Takie małe, skromne na oświetlenie wydane.
no, za takie komentarze to już będę mutował, także ciasne, ale własne, żebyś wiedział. No nie wiem, jakoś tak, może to przyzwyczajenie z reala, ale lubię, jak gospa jest taka, że trzeba się namanewrować niemało, bo no, po prostu taki rejon, nie? I tak u nas jest, że w pewne miejsca to ciągnikiem większym niż 30 nie manewrujesz. Nie wiem, by takie sławetne czasy, jak się bizonem wjeżdżało jeszcze na podwórko, to co w ogóle była tibia, nie wiem, jak on tam wjeżdżał. Trzeba było tak, był przy bramie, trzeba było wyjechać na środek, wjechać tak praktycznie pod, prawie pod samą stodołę, bo do stodoły się nie zmieścił, bo brama musiała być zamknięta, trzeba było tą bramę otworzyć albo zdjąć i dopiero próbować jakoś tam wymanewrować. Wcześniej się dało, teraz już nie da, bo z drugiej strony jest już nowe ogrodzenie, jest bliżej drogi. W stare zresztą raz przydzwoniliśmy bizonem, trzeba było naprawiać. Jeszcze on był z tą sieczkarnią, ten wągrowiec, więc był jeszcze dłuższy. Znaczy w sumie jest, bo dalej jest u nas jeszcze. Choć już na emeryturze wojskowej. Dobra, kurde, już niedużo, niedużo. Jeszcze to jedno pole i jesteśmy obrobieni. No, powiem ci, że oddaję i to bardzo, ten mod. Nie trzeba się bawić żadne komponenty na maszynach czy coś, tylko wszystko jest jakby razem. Na kombajnach te headery troszkę może za bardzo się bujają. Ale idzie z tym przeżyć. Jano Games, witam. Trochę mnie irytują słupy wszystkie na tych polach. Znaczy ja wiem, że to można pozmieniać w skrypcie, ale no, jak dla mnie to się tam mógłby spróbować zrobić to tak, żeby jakby można było sobie jednak w modzie dla każdego moda jakby własne wartości dodać, żeby czytało po prostu z XML-a, miało jakieś tam bazowe wartości, jeśli nie ma nic podane, a jeśli się chce jakieś dodatkowe wartości wpisać, to żeby można było je podać, jak bardzo chcemy, żeby się to bujało, i myślę, że to też byłoby fajne rozwiązanie, bo jakby ktoś tam mody mogłyby wspierać tego moda i by to, no każdy po prostu zrobiłby tyle do moda, ile faktycznie to mogłoby działać. Jeszcze niech jakiś mądry web ogarnie, jak zrobić realistycznie łańcuchy w 60 na naciągach, to co będzie dobrze. Będzie można robić opór maszyny bujable.
Nawet nie ma sensu większego biegu, jak dwójka wbija, bo i tak się nie ma gdzie rozpędzić. Co teraz musimy jechać tam? Gdzieś? Gdzieś jest pole. Tam jest. Na pewnym etapie życia pewnie to zrobię, tylko raczej sobie ogarnę własne tekstury, bo znowu dla mnie jest taki problem, że te, co są jakieś powydawane czy porobione, to są aż za ciemne jak dla mnie. W mojej osobistej opinii są aż za ciemne i nie oddają. Jakby ja też nie lubię grać na takiej ciemnej szarawicy. Nie siada mi to kompletnie. Jednak, no mówię, pewnie co zrobię w końcu, jak z nieoboty będą wychodzić, to na pewno sobie przyciemnię i gdzieś tam się wrzuci na do mapy czy coś. Przyciemnione tekstury. Też może, żeby to trochę bardziej ujednolicić, bo też mam wrażenie, nie wiem, że na niektórych tych drzewach, co były powydawane, to niektóre były dalej jasne zielone, niektóre były ciemne. I to było takie łech. Co kto lubi? No w sumie nawet się nie przyglądałem na swoich screenach, jak to tam, te drzewa. Jakoś nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Bardziej zwracam uwagę na tego bizona rekorda, który krąży w kręgach aktualnie. Też drut. Ojeny. Jest piękna sprawa, brakuje rekorda i to w opór, już nawet w 19 brakowało. Znaczy, w sensie, wiesz, jakby ja nie neguję, on tam jakiś tam swój urok ma, ale jakby jak się robiło te kombajny i wie się, co jak co powinno wyglądać, to niektóre rzeczy trochę kolą w oczy. Jakieś tam widać, jakby widzę trochę, że ten korpus, ten obudowa cała, ona jest wysunięta do góry, tak trochę na chama. To widać i czuć, jak się na niego patrzy. On tam, no, z pewnością jest to jeden z lepszych rekordów, jakie są do farminga z 22 aktualnie. No właśnie, ja wiem, ale no nie, no tam jak jest wentylator, to mam wrażenie, że chyba siatka jest, znaczy ta krata jest chyba trochę nie tak, chociaż ręki sobie nie dam uciąć, ale czuję niepokój, jak na niego patrzę, może tak. Nie, no mówię, kiedyś rekord będzie drucony od nowa, powiedzmy już po nabyciu drogocennej wiedzy zrobienia maszyn zachodnich, znaczy kombajnów, to myślę, że się zrobi jakiegoś rekordzika. Może się na wakacjach nawet uda wyhaczyć jakieś materiały na rekorda, jak będzie we wsi. Chociaż katalog mam, ale to katalog to jeszcze nie wszystko. Instrukcje chyba, nie, instrukcje mam, katalogu nie mam. Katalog do rekorda by się zdał. U mnie we wsi obok jest jeden, ale tam to nie będę szedł, ale znajomy przyjeżdża, bo tam
rodziny do rodzinnego gospodarstwa przyjeżdża kosić kekordem. Takim nawet zadbanym, więc z niego by tam można było nawet fajnie materiały brać. Znaczy to, no wiadomo, mocarnia to jest prawie to samo co w suprze, więc tutaj za dużo by nie było, tylko to oblachowanie, żeby dobrze zrobić i zbiornik. Rurę trzeba poprawić, bo musi być tak jak w Gigancie, ona na końcu jest taka ładna, zaokrąglona, a nie taka, no taka jak aktualnie jest w tym, co zrobiłem, bo ja rurę chyba robiłem, jakby wzorując się na tej, co była w zerowskim, czyli jest tak zakończona, a powinna być zakończona mniej więcej w ten sam sposób, co tutaj. No tutaj to łożysko, to wszystko powinno być trochę inaczej, ale powinna bardziej być do tej podobna. Tak teraz zauważyłem brak, kurde, na normalkach. Dudni muzyczka. Ciekawe, co tam teraz jest na słuchawach. Muza do suwania E90 z longerem po zawierciu. Także prawilna muza na słuchawkach leci. Kurde mać, do przodu jedź. Złomie. Czyż tak jest lepiej, jak jest rewers mechaniczny. Ja mam Logitech, a dokładniej to Sajtek. No mam Sajteka z logiem Logitecha. Dlatego zawsze wszystkim mówię, że mam Logitecha. No jednak bardziej prestiżniejszy Sajtek. Nie powiem, że był to dobry zakup, bo był to tragiczny zakup. Jeden z wielu w moim życiu, ale do grania farminga wystarczy w inne gry na kierze i tak nie gram. Jakby jestem, powiedzmy, klawiaturowym prosem Forza. I na tym można zakończyć z gier wyścigowych, no to w sumie tylko właśnie Need for Speed. I trochę tam Forzy było grane, czwóreczki, piątki mało grałem, bo jakoś piątka mi nie siadła. Jednak ten klimat Meksyku taki strasznie naciągany nie siadał mi kompletnie. Te rajdy po dżungli jeszcze nawet spoko, ale szosowe wolałem w czwórce się po Wielkiej Brytanii poprzejeżdżać. Offroadowe, no to ani w jednej, ani w drugiej nie przepadałem. Strasznie jakieś takie mam wrażenie, nie ten TGS były. A inne to już tam jakieś, a nie wiem co. No, znaczy w starsze nie grałem, więc trudno mi się wypowiedzieć. Pamiętam, że chyba dwójka czy jedynka była we Włoszech, to mogło już tam jeszcze mieć sens. Nie oszukujmy się, ale wszyscy czekają na Forzę w Japonii. Gdzie ja osobiście mam wrażenie, że to nie byłaby dobra decyzja, w sensie... dużo, jakby nie wiem, co oni by mieli zrobić, no górę, zjeżdżania, drift, robienia i co jeszcze? Polska, o mój Boże, co offroad to by był na przeciętnej polskiej drodze, ale rajdy WRC takie, no to by mogło być, by się ją do farminga potem wyciągnęło.
że znając Polaków, to by się domagali, żeby statyczne ciągniki, czy jeżdżące po drogach, to były Ursusy. Kurde, nie zrobiłem poprzeczniaka, że się będzie wrócić. Nie wzięło mi to. No fajnie się to talerzowa gibie. Jezu, cały czas mówię na to talerzowa, to nie jest żadnym cały talerzowa. Brudzenie ma nawet całkiem spoko. Rzadko się zdarza, żeby polskie maszyny miały tam takie jakby robienie brudzenia to też wcale nie jest takie proste zadanie, żeby to zrobić, żeby to ładnie wyglądało, bo tam najprostsza metoda no to wziąć ten werteksów, generator. Druga, wcale nie dużo cięższa metoda to dodać sobie jeszcze, zamienić sobie generator dirta na ten substensa. A tak więcej to już się ludziom nie chce i potem wychodzą takie kłaki, że gdzieś tam cała maszyna się prawie w ogóle nie brudzi, tylko takie jakby w środku jakichś celowników czy teowników się tylko taki robi, taki brud czorny i tyle. I wokoło tego. I no krowy teraz nie by straszyć. Zaczynają lagi, jak się podjęli na gospę. Jeszcze w ogóle tak nawiązując do Forza, tak teraz myślę, że jeszcze byłby to dobry temat dla naszych kochanych polskich youtuberów, dla zrobienia filmu typu czego chcą polscy gracze Forza Horizon? Top 10 rzeczy, które chcieli, które powinny być w kolejnej obsłonie Forza Horizon. Numer 1, fizyka gleby. I tak by się to kręciło w dalszym ciągu. Nie no, farming bez fizyki gleby to nie farming simulator. Tego? Czemu go nie słychać? Czemu tak słabo? Dudni. Numer 1, Golf 3, Golf 2, numer 2, Golf 1. O, ten se fajnie daje. W nim fajnie turbinka chodzi, chciałem z nim zrobić blow-off, ale... To jest tak upośledzony ten blow-off. Czekaj, ja mu... Jakby... To bardziej brzmi jakby skrzynia zgrzytała, niż jakby blow-off był. Dobra. Idziemy drucić z gniłoboty, nie chcę mi się tego grabić.
aż muzyka przestała grać. Ja się przełączymy na drugą scenę. Będziemy kontynuować muzyczkę. Odpalimy sobie. Znaczy, no z tym gadaniem o glebie 3D, to dla mnie to też mnie to trochę denerwuje, jakby fakt, fajnie jakby ta dynamika terenu była w kolejnym farmingu, ale trzeba też wiedzieć jednak, jakie problemy się z tym wiążą w stosunku właśnie tworzenia gry, jak to no, wpływa też na wymagania gry. To dużo jest tutaj do przebudowania, to nie jest tylko tak, że się zmieni sam teren, żeby się ruszał i na tym się kończy, tylko maszyny jeszcze muszą na to jakoś dobrze reagować, rośliny muszą się aktualizować razem z tym, bo nie wiem, na przykład nieraz tak w Giants Editorze, jak sobie wróciłem czy coś, to widać, że jak macie jakieś rośliny pomalowane i obniżacie teren, to one się same z tym terenem nie obniżają i trzeba by robić jeszcze dodatkowe jakieś skrypci, żeby to się aktualizowało w rzeczywistym, to wszystko jeszcze znaczy podwaliny już jakieś są, bo jako tako w grze mamy dynamiczny teren, bo możemy go sobie malować. I dałoby się z wykorzystaniem tego systemu zrobić fizykę terenu do farminga, ale na ile by to było wydajne, to nie wiem, no i myślę, że synchronizacja na multiplayerze by kulała. Dobra, ten ruch w sumie tutaj możemy do tego miejsca porobić jeszcze. Jakieś dróżki, ale to pewnie, to chyba zrobiłem po prostu jakieś pola. I tak, i nie. W sensie, jakby wiesz, to musiałoby działać na zasadzie teselacji terenu. Teselacja, tak w dużym skrócie, to jest po prostu rozdzielanie siatki proceduralnie na mniejsze i większe części. Jak weźmiemy sobie teren, zaznaczymy, to zauważycie, że to już jest. Jak widzicie tam dalej, to siatka terenu jest prosta. Tu jest dużo gęściejsza z bliska. Tylko problem jest taki, że trzeba by w tym momencie zrobić jakby dwie warstwy teselacji. Jedną dla ogółu terenu, dla wysokości. I drugą warstwę teselacji dla mikrodetali, czyli właśnie jakieś uprawy ziemi, jakieś coś. I dajmy na to, taka faktycznie bruzda by się robiła tylko w promieniu 1,5 metra od ciągnika, od gracza, i tyle by wystarczyło. Potem już mogłoby być tylko lekkie wgłębienie i już 3 metry dalej w ogóle, bo tego by aż tak nie było widać. I miałbyś tutaj duży skok obciążenia gry, no jakiś by na pewno był wzrost wymagań, ale gdyby zyskać na wydajności na rzeczach typu jakieś, nie wiem, fizyka, silnik fizyczny, który w farmingu moim zdaniem jest piętą achillesową farminga, czyli właśnie silnik fizyczny, bo graficzny, no wodotrysków graficznych nie ma, ale całkiem jest wydajnie jest, bym powiedział, tylko no mówię, ta fizyka to ojojoj, to im nie wyszło, to trzeba przyznać, że to im nie wyszło.
trochę zrobiłem naukowy bełkot. Chwila, zmienię jeszcze tytuł streama na... Zresztą już na 22 widać, że mniej osób sobie pogra i dużo osób uważa, że między 22 a 19 nie ma różnicy, tylko dlatego, że muszą grać na najniższych ustawieniach graficznych, gdzie się ta gra zbytnio nie różni. Na posta ciekawego, co ty chcesz zrobić? Znaczy tak, bo... dużym problemem też, jak już chcesz naukowego bełkotu, to dużym problemem jest też to, że musi się aktualizować kolizja terenu. Kolizja terenu też musi być dynamiczna. W czasie rzeczywistym wszystko się musi aktualizować. Bo oszukanego tutaj 3D nie zrobisz, tak jak Spin Tires. Bo Spin Tires jest częściowo oszukane. Nie zrobisz... Tak, bo tu masz mapę, która za każdym razem się będzie różnić i grać musi mieć możliwość w każdym dowolnym momencie sobie zrobić pole, na przykład nowe. W jakim sensie dziwna sprawa. Ja sobie muszę włączyć widoczność, bo kurde nie to, tu. No, okej. No, wymagania wzrosły. Tak. Dużo się w grze zmieniło. Znaczy wiesz co, to bardziej chodzi może bardziej o jakby to ugryźć. Farmik ma bardzo wysoko ten, znaczy bardzo szybko ujawnia się ten próg anomalii, gdzie próg wejścia sprzętowego jest wysoko, ale to ekstremum, to maksimum uzyskania wydajności już jest bardzo nisko. Dobrą wydajność można uzyskać już na 1660, a na jakimś RTX 3070 dużego wzrostu wydajności na 1660 się nie poczuje. Można nawet poczuć spadek wydajności, bo może coś tam być z nowym, po prostu z nowszą kartą, może coś być nie tak. To jest właśnie taka cudowanie farmingu. Tylko po prostu trzeba, jakbyś wiesz, jakbyś, no nie wiem, jaki ty tam, bo ty masz, czy ty w końcu już grasz na tym lepszym komputerze, czy na tym gorszym, ale no jednak na gorszym sprzęcie myślę, że ważniejsze to jest. Nie, główna różnica to to, że 22 już warto się mieć wyopatrzyć te 4 GB wideoramu. To jest takie jakby minimalne wymagania, to jest chyba minimum do stabilnego grania, działania gry. Tak to można rozumieć. No to jest farming, może tak, to jest farming, tego nie zrozumiesz, jak to w końcu ma funkcjonować. Ta gra lubi zaskakiwać z każdą aktualizacją. Haha. Nie, 22 pod względem optymalizacji dużo zyskała, tylko dużo też tego wykorzystali na nowe feature'y, które niekoniecznie są optymalne, bym tak powiedział. Procka zmienić? Akurat mam na zbyciu. Gamingowa maszyna. I 59400F. Nie no. Kurde. Chwila. Mówię, coś kurde zaległo. Piątka spoko była do grania.
Ale do wszystkiego innego już była kijowa. Bardzo kijowa. To tak się składa, że... A to mam go z płytą główną w ogóle do sprzedania. I nawet ramem, ale nie. Pod AMD mam Athlona, jeszcze 64X2. Produkt z bodajże tam 2006 roku. A nie, próbowałem na nie farminga odpalić. Powiem do tego, że ma tam kartę GT 8600, tam GTS. Gdzie ma 256 MB RAM-u, 1,4 GB. Nie no, ale tam nie wiem jaki masz, ale 5600 nie powinien być drogi. Jako chyba za 600 zł kupowałem, czy nawet mniej może. Nie no, to jakiś skok byś miał, ale czy by się opłacał zmieniać na 3600, to niekoniecznie. Na 3700, znaczy, że na 3700, tak, tak. To może bardziej by to gdzieś miało sens. O. Kurde, już pół kompa do wywalenia. 2x8, ale będzie rura. Rura na czacie, widzowie. Nie no, no. 16 giga oddaję. Tak z początku mi się wydawało, że nie czuję różnicy. A potem odpaliłem Substance Paintera. I różnica się stała bardzo odczuwalna. Zresztą w nowych grach też już trzeba 4x4, ale to nie powinno. Aha. Nie działa. What? Grubo. Ale no, możesz sobie rozsadzić 2x8, to będziesz chciał kiedyś 32, to sobie dołożysz jeszcze dwie ósemki. Tylko takie działające. To weź to może jakimś memtestem przetestuj czy coś. To może będziesz bardziej wiedział, czy te kości, bo może one są uszkodzone. One może są gdzieś uszkodzone, wiesz, i... przy większym obciążeniu może coś tam robić, jakąś tibię. Nie no, różnych marek mogą być, byle tylko ten. Taktowania, opóźnienia i napięcia się zgadzały. Tak, zgadzają się opóźnienia i taktowania, to napięcia też powinny. Nie no, kurde, no chodzenie na informatyka. W sumie może sama szkoła mnie zbyt wiele nie nauczyła, ale przynajmniej dała mi motywację, żeby się samemu coś pouczyć w tych kierunkach. I móc sobie samemu ogarniać właśnie takie problemy z kompem. Jak wrażenia na największym zawodzie życiowym.
Aj. No, to... Niektórzy nauczyciele to jest... Jezu, to jest takie świetne, jak Basia im jakiś temat zarzuci i oni się odpalają i potrafią o tym opowiadać kilka godzin. Tutaj mam wrażenie, na rowach jestem po trochę mniej tych krzaków niż tam. Tak się wydawało przynajmniej. Ale nie no, mówię, tak na informatyku samym się raczej dużo nie nauczy człowiek, ale jak się chce czegoś nauczyć i się zacznie uczyć samemu, to fajnych rzeczy się można dowiedzieć. Mi to udało, jak się zacząłem interesować tam bramkami logicznymi, innymi takimi. No co, może jest fanatykiem wertkarstwa. Karaś, król wód. Ja bramki logiczne, ja taką zajawkę na to miałem. Karaś jest gówno. Też. Nie no, no miałem na to zajawkę w opór, przecież w Scrap Mechaniku, że jak są bramki logiczne, przecież zrobiłem kalkulator, który dwie czterobitowe liczby liczył. To była Tibia, ale fajna zabawa to była, się tym pobawić. Scrap Mechanic, o, świetna granie, tylko ten survival to... Można się, trochę się więcej oczekiwało, patrząc na to, ile czasu to robili. Ale coś tam ugrałem, coś... Za krótko, za mało rzeczy do robienia. A w Scrapie są bardzo fajnie, tylko nie działają one tak jak IRL, jednak opóźnienia są za duże, żeby niektóre rzeczy... DJ Tenga, Knaga, kurwa. Ale, no... Znaczy, na survivalu też mi się fajnie grało. Pograłbym jeszcze nawet na survivalu. Tylko musiałbym sobie modów od Awalki zapobrać, co on tam miał do craftowania rzeczy, które ciężko się farmi. A, to jest też kwestia Scrapa. Scrap już w tradycji ma, że on po prostu laguje. Walkis, no jeszcze ostatnio wznowił serię, o Jezu. I zrobił nawet tą kolejkę podwieszaną. To... Dzieciństwo is back. Ja też Scrapy lubiłem zawsze robić jakieś tam zawieszenia, czy coś takie. W miarę... Powiedzmy realistyczne. Co, serio? No, serio? Od zawsze ta gra lubiła się ten sypać. Co, a walki z to? Czechy, kurwa, już nie kontaktuję, późna godzina, bardzo. No. Ale... Jeden i drugi żyje. To wszystko przez grę. Zawsze, znaczy... Jakby ta gra ma potencjał na dobrą optymalizację, bo działa jak Minecraft, czyli jakby obliczenia są wykonywane nie na klatkę, czyli tak jak w farmingu, tylko na tick.
I jak masz mało FPS-ów, to fizyka w teorii powinna dobrze działać, ale ona nigdy dobrze nie działa. Jakby, jak potrafię ci w randomowym momencie wystrzelić amortyzację w drugą stronę, ją wysprzęglić. To ta gra też mniej więcej matureta trochę. Możemy zrobić streama ze Scrapa w sumie kiedyś. Optymalizacja wątpię, ja mam nadzieję, że dadzą oficjalne wsparcie do modów na survival, takie fest oficjalne, że se można wybierać jak na Creative. A teraz potrzeba drzew. Tam. No bo nieoficjalnie można mieć mody na survivalu, bo właśnie Avalkis ma teraz mody na dodatkowe craftingi jakby tam tych komponentów z tych farmbotów, bo no ciężko to wyfarmić, a potrzeba ich w pewnym momencie bardzo dużo, jak chce się jakoś fajne rzeczy robić. Czy ja to dam radę dać waterplane'a jakiegoś? Dajmy tego dużego. To jest takie podmokłe trochę. O, wiedzie. No, to jest, nie no, spoko są te playlisty, nawet te takie niby backowe, ale bujają. O, Tico, czekaj, teraz jest na słuchawce. Muzyka do strzelania w gaźnik i palenia poloneza na plaka, gorący OHV w twojej okolicy. DJ Tenga Knaga. To są świetne te wszystkie składanki. Jakby... też trzeba mieć łeb, żeby wymyślać te wszystkie tytuły. Ale tu będzie bardziej read. Tak to wyszło trochę od czapy, ale dobra. Gdzieś tu bardziej w tej wodzie, żeby to tak było, a nie gdzieś tam byle jak, byle gdzie, byle było.
No i dobra. Się to powoli robi. Tu można kawałek drogi szczelić. No nie no, tak kurde, no ja w stare farmie to najbardziej z tych farmingach lubiłem to, że jeszcze nie działałem w community i jakaś taka beztroska panowała w serduszku. Po prostu sobie grałem na czym chciałem, nawet na drutach huligana na foto TXT i się był piękny. No ja akurat 17 mało grałem, więc bo już stary laptop nie domagał i nie pozwalał na ogrywanie takich zaawansowanych gier. Modnerki. A teraz te tanie imitacje robione po prostu na nieznikanie postaci przy małej odległości. No u mnie też, 19 to już brat sobie kupił laptopa, to chwilę na jego laptopie grałem. Rok później, czy dwa lata, rok chyba później swojego komputera zostałem właścicielem i już można było grać i się bawić tą grą. No i zacząć drucić mody też na spokojnie. Po swojemu. Przecież ja mówię, ja pamiętam, ja jeszcze nawet do trzynastki mody robiłem. No, to u mnie się trochę zmieniało jednak. A to też miałem raz, że kupiłem używane i nie działały. Chociaż tak z perspektywy czasu myślę, że po prostu mogłem je słabo docisnąć. Bo z tymi, co to aktualnie mam, też był drobny problem, ale wystarczyło je tak na hama, bardzo na hama wcisnąć. Memtys 86? Tak, to jest aplikacja, no, do typowo pod testowanie RAMu. Co prawda nigdy z niego nie korzystałem w prawdziwych zastosowaniach, a tylko na wirtualce, żeby zrobić prezentację gościowi na lekcję. A to wciskać i się nie bać, żeby nie powiedzieć brzydko. No, nie odpali ci się, jak masz za słabo dociśnięte. Jakby na egzaminie zawodowym, co byłem w sali, 6 osobami, chyba jako jedyny wcisnąłem na tyle mocno, właśnie nauczony u siebie, że mi komp odpalił. Reszta osób mówiła, że zgłaszała to i im po prostu przepuszczali egzaminatorzy. Choć w teorii nie powinni, no bo to powinno się umieć zrobić, wiedzieć. A ty nie wiem, ja miałem trochę świrów. Jakby jedyna rzecz na pracowni naprawy sprzętu komputerowego, jedyna rzecz związana z naprawianiem, ogólnie rozkładaniem komputera, to rozbierał sobie komputer i dał całej klasie możliwość włożenia i wyłożenia baterii CMOS. I tyle, tak to nic nie robiliśmy z tymi komputerami. Raz na 6 żeśmy mu Windowsa instalowali gościowi. Tyle. Znaczy Windowsa. Kraki Office'a. Bo ten gość się tam. Gość był przemocny. Windows 7 życiem. Tyle w temacie. Chwalił się nam, że jako pierwszy miał komputer w szkole, który miał 1 GB RAMu i chyba tak zostało na długo. Został z tym 1 GB RAMu.
Może są komputery zafrizowane, żeby ten. Wiesz, zależy gdzie. Jakby. Jak chcesz być informatykiem w przeciętnym biurze czy gdzieś, to musisz wiedzieć, jak wymienić tusz w drukarce i jak odpalić Excela. A na przykład już w firmach na produkcji, jak byłem na praktykach, to tak się wydaje, ale trzeba mieć umiejętności. Znaczy, to wszystko da się wyrobić przez lata pracy, ale już trzeba mieć większą wiedzę, jak przecież u nas na praktykach goście walczyli o to, żeby był normalny antywirus jakiś tam z przetargu wybrany. Musieli tam to jakoś fajnie uargumentować, co i jak. No i były też tam właśnie ogólnie jakieś tam... Za dużo tych szoków tu. Trzeba umieć robić kopię zapasową. Pamiętaj, ludzie się dzielą na dwa typy. Tych, którzy robią kopię zapasową i tą, którzy będą robić kopię zapasową. To wszystko, czego się nauczyłem na systemach operacyjnych. No zdalny chłop w ciągu roku 3 razy chyba dał nam to samo zadanie i można by było wysłać te same screeny. Chyba trzeba było zrobić ten kopię Clonezillą na wirtualce i mu screeny bo przesyłać. Nie, u nas Tibia teraz jest trochę lepiej, bo mamy już bardziej, powiedzmy, na drugą kwalifikację, bardziej wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, jeśli można mi to tak nazwać. I kurde, trochę lepiej to ogarniają te programowania, witryny, to wszystko już lepiej idzie, zdecydowanie. To się wyrównało, bo taka rampa się zrobiła. Gdzieś? Chyba tu właśnie. Chyba tu, no. Chyba to się wyrównało, zobaczymy później. No i dobra, tu się już zrobił mały taki w miarę grywalny kawałek. Tą drogę pewnie teksturę się jeszcze zmieni albo coś, bo jest taka... No i jeszcze to trzeba tę trawę poprawić, ale coś się robi, coś się na tej mapie robi. To najważniejsze. Znaczy by się trochę zielonego robiło i trzeba tutaj tą wioskę ruszyć jeszcze dalej. To trzeba wszystko porobić. Tutaj to gospo. To wszystko, jak już ta część będzie zrobiona, to już będzie dobrze. To mapa już będzie można nawet sobie na niej popykać na streamach czy coś. Dobra. Na dzisiaj już pewnie tyle, 1,5 godziny. Także jest dobrze, całkiem dużo zrobione. W przyszłym tygodniu pewnie w piątek streama nie będzie. Jak mało zresztą. Nie, ja jeszcze tak mam co porobić dzisiaj, także będę się musiał zawijać. Następny stream pewnie będzie w lany poniedziałek, może we wtorek, choć nie wiem, trzeba będzie iść do szkółki. Później w środę, więc tak średnio. Ale mówię, jeszcze się na pewno zobaczymy. Niedługo. Może nawet z jakimś nowym projekcikiem czy coś. Także serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za obecność.